Witajcie dziewczyny. Mamy nadzieję, że bardzo przyjemnie bawicie się na wakacjach i odpoczywacie. W dzisiejszym odcinku przygotowałyśmy dla Was kilka stylizacji właśnie specjalnie na tą porę roku oraz kilka zabiegów jak trwale i z głową opalić się latem. Zapraszamy do oglądania. Z racji tego, że ostatnio nie rozpieszczamy Was stylizacjami modowymi, postanowiłyśmy uraczyć Was trzema stylizacjami przeznaczonych na właśnie pogodę letnią. Pierwsza stylizacja nieco elegancka. W sezonie letnim bardzo modna jest monochromatyczność, czyli zbieżność tych samych kolorów. W tym przypadku mamy kolor biały, bo jak jest ciepło, najlepiej ubierać rzeczy, które są jasne. Bardzo modne w tym sezonie spodnie z lampasami, niby eleganckie, niby dresowe. Do tego połączyliśmy białą bluzkę z kołnierzykiem oraz czarne szpilki. Dodatkowe modowe jajo to wianek we włosach. Wianek jest z kwiatów sztucznych, czerwony. Pięknie odnajduje się na blond włosach Zuzi. Kolejna stylizacja, typowa na wyjście ze znajomymi. Są to zwykłe krótkie spodenki, poszarpane, z wystającymi kieszeniami oraz t-shirt duży, rozciągnięty. Może to być t-shirt z szafy Waszego chłopaka, a wystarczy wpuścić go lekko w spodnie, dodatkowo rozciąć górę koszulki, aby wyglądała bardziej kobieco. Pojawiają się elementy hipisowskie, czyli rzemykowe sandałki, które nadają całej stylizacji charakteru oraz rzemykowa torebka i pasek przewiązujący spodnie. No i kolejna, ostatnia już stylizacja, przeznaczona na spacer nam po molo, może na plażę. Długa spódnica, na nią zarzucona bluzka w paski. Dodatkowo czarna zwykła torba, te same sandałki, które wykorzystaliśmy już w drugiej stylizacji, oraz kapelusz, który gra główną rolę w tej stylizacji. To wszystko. Mam nadzieję, że wybierzecie któryś z naszych typów i że spodobały Wam się nasze propozycje. Dziewczyny, jeśli dopiero zaczynacie swoją tegoroczną przygodę z opalaniem, musicie pamiętać oczywiście o odpowiednim przygotowaniu. Przede wszystkim musicie pamiętać o tym, że unikamy opalania po depilacji woskiem, po ostrych peelingach i bardzo drastycznych zabiegach kosmetycznych. Warto pamiętać również o tym, żeby jakiś tydzień przed opalaniem zacząć przyjmować karoten w tabletkach, bądź jeść większą ilość warzyw i owoców, które właśnie ten karoten zawierają. On pomoże nam się opalić równomiernie, bardziej na brązowo i unikniemy efektu raczka. Pamiętajcie również o tym, że żeby nie spalić się na czerwono, powinniśmy opalać się jakąś godzinkę dziennie, do dwóch, oczywiście w rozsądnych godzinach. Jeśli już chcecie swoją opaleniznę, którą uzyskałyście, utrzymać na dłużej, pamiętajcie o częstych peelingach i przede wszystkim nawilżaniu. Nawilżanie tutaj jest najważniejsze. Opalenizna zaczyna nam blednąć około miesiąc po opalaniu. Wtedy warto sięgnąć po kremy brązujące, a żeby jeszcze bardziej podkreślić opaleniznę, radziłabym zakupić w drogerii balsamy z drobinkami złota i wszelkiego rodzaju inne rozświetlające kosmetyki. Jeśli chcemy podkreślić opaleniznę twarzy, pamiętajmy o pudrze brązującym, który nakładamy na czoło, kości policzkowe i brodę. Na pewno będziecie wyglądały świetnie i cieszcie się zdrową i piękną opalenizną aż do zimy. Dziewczyny, życzymy Wam bardzo udanego końca wakacji. Wykorzystajcie ten moment do samego końca. A my wraz z całą ekipą wysyłamy Wam dużo promieni słonecznych i pomysłów na nowe stylizacje. Do zobaczenia. Pa!